takie badania to dla mnie pierwszy raz, a jak każdy pierwszy raz bywa deprymująco i jestem troszeczkę zaniepokojony tym, co pokażą wyniki. Napędza mnie rywalizacja z Michałem Bąkiewiczem. Wiem, że na starcie jestem przegrany w niektórych konkurencjach, na przykład na gołe platy przy rentgenie, ale myślę, że nie daję za wygraną i w kolejnych pokażę mu, kto jest lepszy. Dla sportowca profesjonalnego tego typu badania to wręcz obowiązek. Spodziewam się bardzo dobrych wyników, czuję się fantastycznie, także Przemku, już się możesz bać. Chciałabym, żebyś stojąc na lekko ugiętym kolanie, tak postawił tę czarną kropkę na środku. Będą dwie próby po 30 sekund, podczas 30 sekund będziesz musiał utrzymać równowagę. A mogę się trzymać? Nie. Start. Diagnostyka funkcjonalna jest potrzebna, aby działać prewencyjnie, aby uchronić przed urazami w przyszłości, by nie doszło do kontuzji. Przebadaliśmy i amatora, i sportowca. Co ciekawe, w badaniach stabilności wyszedł lepiej Przemek, natomiast w badaniach siły i analizy wyskoku o wiele lepiej sportowiec. Jest to jednak związane z jego uprawianą dyscypliną sportową. Diagnostyka funkcjonalna jest ważna w każdym sporcie, zarówno biegowym, siłowym, w grach zespołowych, i dla osób, które rozpoczynają, i dla sportowców. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Trzy. Start. Obaj panowie są zdrowi. U pana Przemka stwierdziliśmy, że występują pewne dyskretne zmiany wskazujące na intensywne obciążenie serca i układu krążenia wysiłkiem fizycznym. Są to zmiany niewielkie, nie będące patologią. Natomiast u pana Michała, który uprawia sport zawodowo, o którego bardziej byśmy się spodziewali zmian, nie stwierdziliśmy żadnych, nawet dyskretnych cech przeciążenia serca związanego z intensywnym uprawianiem sportu. Obaj pacjenci mają dobrą wydolność fizyczną z racji tego, że są osobami trenującymi. Z tym, że sportowiec rzeczywiście szedł dłużej i limit, około maksymalny limit tętna osiągnął w dłuższym czasie i przy większym wysiłku, czyli jego wydolność fizyczna jest większa, widać wytrenowanie. Natomiast osoba, która nie trenuje bardzo regularnie, ale okolicznościowo uprawia sport, ten czas wysiłku był krótszy, o 3 minuty wynosił 14 minut. Pacjent tak samo, że tak powiem w cudzysłowie, zmęczył się, czyli limit osiągniętego tętna wynosił ponad 90%, 95%. Ale przy mniejszym obciążeniu, czyli jego wydolność fizyczna była niższa. Wobec epidemii lenistwa ruchowego, która skutkuje chorobami cywilizacyjnymi, aktywny fizycznie tryb życia jest jedyną drogą do dbania o swoje zdrowie. Ruch jest lekiem XXI wieku. Z pewnością dzisiejszy dzień był bardzo intensywny i pełen wrażeń. Natomiast ja jestem bardzo zadowolony z przeprowadzonych badań i przyznam się, że najbardziej mi się spodobał test wysiłkowy. W takich badaniach cenię przede wszystkim naukę, jaka z nich płynie. To znaczy, że mogę uprawiać sport i mogę robić to całkowicie bezpiecznie. A w takich też chwilach, konfrontując swoje amatorskie zdrowie, kogoś, kto ma aspiracje sportowe, z wyczynowcem, olimpijczykiem, człowiekiem, który zdobył wicemistrzostwo świata, przekonuję się po raz kolejny, że są to prawdziwi herosi i tak naprawdę, choć wyglądają tak samo jak my, choć wzrostowo troszeczkę się różnimy, to jednak to są konie w ludzkiej skórze i takiego gościa pokonać na próbie wysiłkowej, no nie da się po prostu, także spodziewałem się, że będę odstawał, ale teraz przekonałem się na własnej skórze.
że naprawdę bardzo. I też przekonałem się o kolejnej rzeczy. Po raz kolejny sportowców trzeba cenić bez względu na wyniki, no bo po prostu wiem, ile oni po tym wysiłku muszą w to wszystko włożyć.